Witajcie na kanale Stajnia Iskra. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny i bardzo na czasie temat, bo obozów w czasie koronawirusa. Rozjaśnimy wszelkie wasze wątpliwości i mamy nadzieję, że wyjdziecie z tego filmu z nową, potrzebną wiedzą. Wielu z was już od kilku miesięcy pytało, czy obozy w ogóle się odbędą i informujemy, że obozy się jak najbardziej odbędą, tylko na troszeczkę innych zasadach. Każdy uczestnik musi przywieźć już wypełnioną kartę uczestnika, nie wypełniamy już tutaj na miejscu, będzie musiała być ona wypełniona wcześniej, oraz deklarację o stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich będzie musiał to zrobić rodzic lub opiekun prawny. Oba dokumenty zostaną wysłane do was w najbliższych dniach drogą mailową, ale już teraz możecie ją także pobrać z naszej strony internetowej www.stajniaiskra.pl w zakładce obozy. Stajnia Iskra podczas obozów zapewni wszelkie środki ochrony zdrowia czy środki higieny osobistej. Na terenie całego ośrodka znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym, a w pokojach oczywiście jest dostęp do ciepłej wody oraz mydła, ale w naszym przypadku nie jest to nowość. Stajnia Iskra nie zapewnia maseczek, jednak musicie je mieć przyjeżdżając na obóz. Będzie można u nas zakupić najprawdopodobniej w automacie maseczkę, więc jeżeli zapomnicie, to nie będzie to jakby ostateczne zło. W tym roku zmieniają się również zasady zakwaterowania. Tydzień przed dniem przyjazdu zostaniecie poinformowani drogą SMS-ową o godzinie, o której macie się stawić w ośrodku. Jest to po to, by uniknąć skupiska ludzi, by wszyscy goście nie przyjechali o tej jednej godzinie. Plus dodatkowa informacja. Przy osobach niepełnoletnich może być tylko jeden rodzic, więc nie przyjeżdżamy z całą rodziną, z ciocią, wujkiem i całym rodzeństwem. Warto też wspomnieć, że rodzice nie mają prawa poruszać się po obiekcie. Oni was tylko kwaterują, dopełniają formalności i na przykład do pokoju z wami już wejść nie mogą. Pierwszy dzień obozu będzie zawierał spotkanie BHP, na którym zostaną poruszone wszelkie kwestie dotyczące wzmożonej higieny osobistej. Stajnia Iskra oczywiście ze swojej strony zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego czy lekarza. No i bardzo ważne, jeżeli wystąpią u was jakieś podejrzane objawy typu kaszel, jakieś przeziębienie, no to będziecie musieli zostać odebrani, wcześniej przeniesieni do innego pokoju bez żadnych innych uczestników, a wasi rodzice będą mieli 12 godzin na odbiór was. Mamy nadzieję, że rozwiałyśmy wasze wątpliwości. Mam nadzieję również, że ta forma filmu wam się podobała, że nie przynudzałyśmy i że spotkamy się w tym jako na obozach. No, zapraszamy do Stajni Iskra. My się z wami żegnamy, oczywiście na dole socjale. Na razie, cześć!